okazji Waszej pierwszej rocznicy życzę Wam wspaniałych audycji. Zdrowia, szczęścia, miłości, radości, żeby zawsze była dla Was tęcza. Dużo lizaków. Dużo lizaków, Franiu, życzę. I dużo balonów. I czego dużo? I balonów. I dużo balonów, tak, żeby stacja rosła do takich rozmiarów, żeby naprawdę była wszędzie. Żeby telewizja miała 100 lat i żeby żyła i żeby nigdy nie umarła. Wszystkiego najlepszego, ja jestem Kasia i życzę Wam pięknych następnych lat. Proszę Państwa, życzenie urodzinowe dla stacji Echo 24, no nie chociaż jedno z przymrużeniem oka się spełni, te, które słyszeliśmy właśnie od Państwa, czyli naszych telewizów, to będzie naprawdę dobrze. Dlaczego? Ponieważ kiedy Echo 24, proszę Państwa, będzie się rozwijało w naszych Warunkach Dolnośląskich, to przy okazji i Państwo będziecie czuli się spokojni, bo nasza telewizja od zarania postawiła na lokalność, czyli na te bolączki, a także sprawy dnia codziennego, nie tylko we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, ale również w całym regionie, chociaż oglądać nas można w skali całego kraju, co też bardzo cieszy, bo kiedy Państwa nie ma we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, to możecie również zobaczyć nas, no właśnie, choćby nawet na wakacjach, już niedługo przecież zima, ferie zimowe, ale o takich technicznych rzeczach też porozmawiamy. W moim studio goście, którym studio akurat bliskie jest bardzo na co dzień, Janusz Kołodziej, dział sportowy Echo 24, witam bardzo serdecznie. Redaktor na co dzień i prezenter Monika Suder, również witam, to z ramienia naszego newsroomu, tej codziennej, żmudnej pracy, witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Także wiceprezes zarządu Tomasz Nykiel, dzień dobry Panie Prezesie, również witamy bardzo serdecznie. Powiedziałem o tej lokalności naszym telewizom. To jest taka siła, która osobiście też wiem, że nasz dziennikarzy bardzo napędza. To znaczy, to jest tak, że telewizja ma taką siłę oddziaływania, że potrafimy żyć tymi sprawami. Znaczy wiemy, że jak Państwo oglądacie Echo 24, a nawet może i konkurencję, to rzeczywiście widzicie często dramaty, porażki, sukcesy, no właśnie nas wszystkich, mieszkańców. I to jest tak, że telewizja ma tą siłę oddziaływania. Wiemy, że gdzieś tam internet jest w tle, tutaj też to się wszystko przeciera na co dzień. Które medium tak naprawdę będzie miało tą palmę pierwszeństwa? Ten przydługi wywód jest nieprzypadkowy, ponieważ chciałem Państwa zapytać, czy rzeczywiście Wy tutaj w tym studio też czujecie, że lokalnie działamy w obrębie jakiejś misji? No jasne, że działamy w obrębie jakiejś misji. Ja mam poczucie misyjności. W trójkę mieliście Państwo powiedzieć naraz. Czyli równocześnie chórem. Tak, jeden, dwa, trzy, tak. Ja mam poczucie misji. Ja idąc na dziennikarstwo, miałam poczucie misji. Pracując jako dziennikarz, miałam poczucie misji. Dwa razy odchodziłam z dziennikarstwa i dwa razy do tego dziennikarstwa wracałam, mimo że zdobyłam zupełnie inny zawód. Dziennikarstwo nie da się porzucić, tak? Nie da się dziennikarstwa porzucić. Nie wiem, to jest taki zawód, który się kocha. Zresztą to chyba wszyscy tutaj z nas możemy potwierdzić, że to się kocha. A jeśli jeszcze ktoś mówi, że dzięki Państwu, dzięki Waszej telewizji, czy tam gazecie, czy radiu udało się coś załatwić, no to jest fantastyczne uczucie. Panie Prezesie, ale to by się nie udało, gdyby rzeczywiście niepewne decyzje na poziomie zarządu. To znaczy, jak popatrzymy w kalendarze, to przypomnijmy, punktem wyjścia do naszej rozmowy jest data oficjalna, 3 dzień października roku 2016. To wtedy telewizja Echo 24 rozpoczęła oficjalnie nadawanie. Emitujemy od tego czasu dla Państwa informacje, programy publicystyczne, bardzo dużo też takich lifestyle'owych, to tak troszeczkę dla oddechu. No ale właśnie, zadziało się to troszkę wcześniej. Zdecydowanie wcześniej to się wszystko zaczęło. Oczywiście decyzje to jeszcze rok 2015, a potem budowanie całego zespołu, infrastruktury, technologii, którą realizujemy dla Państwa program. Bawimy również, oglądamy ciekawe wpadki naszych prezenterów na Telebimie, ale zdecydowanie wcześniej, my praktycznie od kwietnia 2016 roku, tak już z zakasanymi rękawami intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby na przykład to miejsce było studiem telewizyjnym, tak? Przyszliśmy, tutaj były gołe ściany, to studio trzeba było zbudować, najpierw zaprojektować, trzeba było zbudować cały zespół, który świetnie realizuje tę misję dziennikarską, o której wspominaliśmy na początku. I tu pierwsze przesłuchania też się odbywały. Zdecydowanie tak, bo oczywiście tutaj dziennikarze przychodzili, były nagrania próbne i praktycznie tutaj od kwietnia do października to był ten okres, kiedy stawialiśmy tę telewizję praktycznie od nowa, od początku, nawiązując do pierwszej telewizji prywatnej w Polsce, jaką było Echo na początku lat 90., więc dużo pracy.
i zaangażowanie mnóstwa osób, bo ten zbudowanie zespołu, który ma, nie wiem, 80-70 osób, no to, to też jest mnóstwo pracy tak naprawdę z ludźmi, którzy budują tę telewizję, bo dziennikarze, operatorzy, cała realizacja, która tą rozmowę na przykład dla Państwa realizuje, a Państwo nie widzicie tego, no to to jest ogromny sukces Was wszystkich tak naprawdę. No i oczywiście za tym też idzie całe zaplecze techniczne, wozy transmisyjne, to, że możemy też być dla Państwa na żywo, to jak bardzo króciutko dopytam. A czy to jest tak, że kiedy rzeczywiście pojawił się pomysł, żeby być też na żywo, uznaliście Państwo, że to jest jakieś dodatkowe wyzwanie, bo to też nie jest takie oczywiste, jak popatrzymy na inne media w naszym regionie. To znaczy nie każdy też może tu i teraz, w tej chwili, być dla telewizorów. My tą przewagę mamy. Telewizję na żywo zupełnie inaczej się odbiera. Widzowie, nawet jeżeli do końca nie wiedzą, że to jest na żywo, to też troszeczkę tak podświadomie czują, że taka telewizja troszeczkę jest inaczej tworzona. Nie tyle przez te wpadki, które się, mam nadzieję, dziennikarskie rzadko zdarzają, ale jeżeli się zdarzają, to może takie, które ocieplają też nasz wizerunek, ale zdecydowanie telewizja na żywo to jest coś, o co walczyliśmy od samego początku. Zdecydowanie inaczej taką telewizję się ogląda, inaczej się odbiera, inaczej się ją tworzy, bo już nie ma możliwości poprawki. Jeżeli ktoś się przejęzyczy, no to już tak poszło na antenę. Januszu, dzięki Twojej osobie nasi telewizowie mają możliwość zapoznania się z naszym wrocławskim sportem i dolnośląskim na bardzo wysokim poziomie. To cieszy, bo ten sport jakoś zawsze w ten Wrocław był tak wkomponowany od lat, prawda? Już abstrahując od studentów, od AWF-u, od tych sekcji sportowych, które są jakże bogate nawet w skali całego kraju, no to gdzie o takich sukcesach też możemy mówić w naszym regionie, jak nie właśnie we Wrocławiu? Ja myślę tutaj odpowiadając, oczywiście krótko powiem tak, to zdziwi niektórych, bo jak Janusz Kołodziej mówi krótko, to albo chory, albo coś się stało. Ale dzisiaj powrócę. Dzisiaj jestem bardzo zdrowy. Cieszę się, że w rozmowie już powiedziałem, to już minął rok, tak człowiek się zastanowi trochę. Powrócę do tego, co powiedziała Monika. Ja też to czuję jako misję. Szczególnie właśnie kiedy jest się na stadionie, kiedy się śledzi widowisko, sport jako taki najpiękniejszym widowiskiem jest przeżywanym na żywo. I możliwość połączenia się, czy bezpośrednio. Ostatnio na przykład, i to wyraźnie na życzenie naszych widzów, staramy się być z kamerą na treningach. Tam, gdzie widz nie będzie, na meczu kupi bilet, jest. Bardzo się to podoba. Trenerzy, niektórzy kręcą nosem, bo kogoś trzeba przerwać, bo tutaj trzeba ustawić trening, żeby to wyglądało, ale oni też się koncentrują. To są też tajemnice taktyczne, umówmy się. Dokładnie. My też takie w telewizji mamy. Pamiętam, Arkadiusz Rusin powiedział, tego nie wolno pokazać, bo to jest zagrywka. Ja mówię, oczywiście, szanujemy to, ale każdy chce to zrobić. Kiedy pierwszy raz do programu Hej Śląsk przyszedł tutaj Piotr Celeban, kapitan, ikona Śląska Wrocław, który nomen omen we czwartek będzie też moim gościem i podpisywać naszą piękną piłkę, będzie, powiedział, jakie wy macie piękne studio. Człowiek, który grał w Steaua Bukareszt, który był w różnych studiach zapraszany, no bo to jest postać, były reprezentant. Wszyscy, którzy przychodzą, są tym zachwyceni. Jaki macie ładny obrazek. Bo HD, bo to wszystko. To jest wszystko niezwykle ważne. Natomiast to, co tutaj mnie ujmuje, ja już mam duże doświadczenie dziennikarskie, jeśli chodzi o media i nie tylko takie, również i gazetowe, to entuzjazm młodszej części naszych kolegów, czy powiedzmy moich kolegów i koleżanek, i to, że tutaj się chce coś robić, coś wymyślać. Ja sięgam pamięcią na różne konkursy, które gdzieś kiedyś i staram się je zaadoptować do nowych rzeczy. Wszystko po to, żeby widz był zadowolony, żeby było coś ciekawszego i wiedząc o tym, śmiejemy się czasami, że ciężko nam konkurować, czym rozmawiamy poważnie powiedzmy z antenami centralnymi. Nieprawda. Janusz, ja ci przypomnę, że miałeś mówić krótko. No, kończę właśnie. Ale i tak dobrze, bo zakładaliśmy, że będzie to 15 minut Janusza, daję wam szansę, a za nas po minucie. To inaczej, proszę Państwa, zobaczmy, reżyserka dokładnie realizuje rozmowę. O, machają. Nawet nam machają. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Dziękujemy za tę pracę wykonywaną za kamerą, której nie widać na co dzień. Januszu, ale ja muszę jeszcze kontynuować ten wątek sportowy, bo ten sport też jest mi bardzo bliski, chociaż mamy tutaj formułę, że tej więcej polityki wprowadzamy po godzinie 18.30, a dopiero później zapraszamy Państwa na aktualną prognozę pogody i na sport. Bo w naszym sporcie wrocławskim myślę o takim nowym otwarciu. Czy też Ty tak na to patrzysz ze względu na swoje doświadczenie wieloletnie, o którym powiedziałeś? Powiem tak. Że jest takie nowe otwarcie, bo tak, mamy tak. Nowy stadion olimpijski. Ten żużel odżywa na nowo. Nowe pokolenie Wrocławian przychodzi. Sytuacja z 1977 roku, kiedy Śląsk Wrocław jako jedyna w historii drużyna wielosekcyjna była mistrzem Polski w piłkę nożną, piłkę ręczną i koszykówkę. Na owe czasy trzy najbardziej popularne dyscypliny. Śląska nie było na żużlu, pewnie gdyby wtedy jeździł, jak łącznie ze Spartą też by był. I
myślimy o tym, że piłkarski będzie najtrudniej, koszykarze się odradzają. No ale koszykarki, znakomite sukcesy. My też możemy być z nimi od początku, prawda? I pomóc im w tym PR-owym sukcesie. Tutaj Monika tak mówi, że sport nie sport, ale patrzę to jest się kibic na Janusza, bo my to się zawsze jest kibic żużla. Proszę Państwa, przepraszam, falubazu, ale falubazu. Myślę, że jej to wybaczycie. Myśmy w tym roku wyżej od falubazu, trzymamy kciuki, tam jest wielu wspaniałych żużlowców. Fajnie jest, że się spieramy, każdy ma swoje dyscypliny, a nasz prezes, to Państwo, ci, co się interesują, wiedzą, lekkoatleta. Dziesiątki, biegacz. Terroryzuje nas, żebyśmy z nim biegali. Się zgłaszać do nikt nie dotrzymuje kroku, a przede wszystkim też miłośnik piłki, przecież z Jeleniej Góry, jak były derby KPR, Kobierzyce w piłkę ręczną, jego drużyna, którą pokazywał w pracy swojej dziennikarskiej, to się spieraliśmy. KPR wygrał w Jeleniej Górze, był smutny. Teraz Jelenia Góra wzięła rewanż w tych rozgrywkach. Proszę, jak się cieszy. Ale to dobrze, właśnie na tym polega. Narzuciliście Państwo temat, pojawił się czynnik ludzki. Proszę, kontynuujmy. Widzieliśmy przed momentem reżyserkę, co bardzo cieszy. Panie prezesie, Tomaszu, jeszcze jest ten czynnik ludzki. Powiedzmy w takim razie, kto tworzy ten zespół. To znaczy, bo to też jest taka fajna mieszanka. Jeżeli nawet popatrzymy na naszych dziennikarzy, część osób, nawet na tym rynku wrocławskim, to też taki ukłon, nowy rok akademicki tej młodzieży ma możliwość sprawdzenia się w tym zawodzie. O tym też głośno gdzieś tam Państwu nie mówimy, bo to nasza taka kuchnia redakcyjna, więc jeden od drugiego się uczy. To doświadczenie. Była z nami pani Ewa Wolniewicz, którą też serdecznie pozdrawiamy. TVP Wrocław. Wiemy, że to też było to doświadczenie, gdzie każdy ktoś coś od siebie wnosi. To też myślę, że pokazuje ten charakter i tym, czym Echo 24 jest. Czynnik ludzki to jest nasz tak naprawdę priorytet, realizowanie tutaj założeń, jeżeli chodzi o ludzi, bo tak naprawdę to wy wszyscy tworzycie tę telewizję. Inaczej by jej nie było, te wiadomości z Wrocławia nie plus byłyby. Plus nasi tak, telewizowie, bo ktoś musi oglądać. Tak, oczywiście, to robimy to dla naszych widzów, ale tutaj jest ciężka praca tak naprawdę. Dziennikarstwo to jest bardzo ciężka praca, wyczerpująca, ale na pewno dająca dużą satysfakcję. Mówisz o tym, że rozpoczyna się rok akademicki, tak? Tutaj też dajemy szansę młodym osobom, dziennikarzom, którzy tak naprawdę zaczynają swoją karierę dziennikarską. To są nasi studenci, bo czy Ewa Wolniewicz, prezes zarządu jeszcze niedawno, czy ja też pracuję na uczelni i tam też... Ja też miałem Janusz zajęcia. Też, zajęcia sportowe. Tam też znajdujemy takie osoby, które rzeczywiście są warte oszlifowania i zaczynają tą karierę dziennikarską właśnie w Echo 24. My też tak stosunkowo szybko wypuszczamy pewne osoby na antenę, ale dajemy przez to taką dużą naukę. Jest też zdecydowanie część redakcji, która jest doświadczona i jest od kogo się uczyć. Ale to jest tak jak w sporcie, jak się nie wyjdzie na antenę, to tak jak w sporcie, jak się na mecz nie... Tak, to chyba tak jest, że na meczu się najlepszym na treningu. Tak, ale... a na meczu się człowiek uczy tak samo tu, w dziennikarstwie. Trenuje się, a nagle jest antena i... I na żywo. I w HD i wszystko widać. Co najgorzej. O, tutaj widzimy, że ktoś próbuje się dobić do naszego studia. I dlatego chcemy tą telewizję w taki sposób dla Państwa robić, tak? Pokazujemy troszeczkę tak od kuchni, jak to wygląda. Nawet się dobił ktoś do nas. Witamy. Troszeczkę ostrość nam ucieka. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Tomasza odnośnie naszej oglądalności, zasięgu. Wszystkie telewizje świata marzą o tym, żeby ten zasięg był jak największy. Nasz również. Wspomniana Ewa Wolniewicz przysłała SMS-a wczoraj. Siedzę sobie w Krakowie, bo tam zmieniła miejsce i pracę i włączam. Patrzę, kto jest. Sport i Janusz Kołodziej. Za chwilę pogoda. Jest moje echo. Bardzo miły SMS, który przysłała. No znowu ten sport, no ale co poradzę, że tutaj wszyscy udajecie, że się nie interesujecie, a ja każdy tak na dobrą sprawę ale jest kibicem. Na sekundkę postawmy kropkę, proszę Państwa, bo to jest dodatkowa historia, a także informacja dla naszych telewidzów, to znaczy ten nasz zasięg właśnie, o którym mówimy. Ja podobne wiadomości otrzymuję też od znajomych z Warszawy czy z innej części Polski. Dlaczego o tym mówimy? Bo przecież codziennie podczas informacji zachęcamy właśnie Państwa do tego, abyście nadsyłali wiadomości, to znaczy to, gdzie my też z naszą kamerą i ta nasza reporterska praca może po prostu przysłużyć się do tego, żeby Państwu ułatwić funkcjonowanie w naszym mieście, bo to mówimy o wszystkim. Patrzymy na seniorów, na studentów, patrzymy na rozwiązania komunikacyjne. A kiedy nagle dowiadujemy się, że nawet w Krakowie o tym słyszą, albo w Warszawie, to myślę, że to też cieszy, bo
Zawsze może też osoba jakaś odpowiedzialna na większym stanowisku to zobaczyć, ten problem porównać. Przecież to też pokazuje, że my dzięki temu możemy z Państwa pomocą, no właśnie, starać się szukać rozwiązań tych naszych wszystkich bolączek wrocławskich wspólnie. To też, myślę, cieszy. To muszę zapytać, panie prezesie, jak z tym zasięgiem? Jakie plany na przyszłość? Bo rok zdecydowanie to i mało i dużo, prawda? Mało i dużo, ale dużo pracy zostało w tym względzie wykonanej. A oprócz tego, że jesteśmy dostępni na ziemi, to jest nasz priorytet, tak? Są dwa nadajniki, jeden we Wrocławiu, drugi w Świdnicy. Teraz też dołączyliśmy do tego trzeci nadajnik, który doświetla Kobierzycę, południową część Wrocławia. Praktycznie teraz uruchamiamy tą stację doświetlającą, ale też jesteśmy i w internecie, i w sieciach kablowych. Tak jak wspominałeś, w niektórych sieciach kablowych również ogólnopolskie. To też nas wyznacza, prawda? Zdecydowanie. Teraz taka świeża informacja, tak naprawdę zdradzamy ją dzisiaj na żywo. Mamy rozszerzoną koncesję o kolejne sieci kablowe. Jedną z tych sieci jest sieć UPC, czyli jeden z największych lokalnych operatorów kablowych. To też dobra rekomendacja od samej Krajowej Rady Radiofonii. Praktycznie będziemy wdrażali jeszcze w październiku emisję właśnie w sieci UPC na Dolnym Śląsku, a nawet szerzej, bo też kilka innych miejscowości, nie tylko z Dolnego Śląska, będzie objętych tym zasięgiem. Rozszerzamy zdecydowanie sieci kablowe, nadajemy naziemnie, rozwijamy też naszą działalność w internecie, też niebawem będą zmiany kosmetyczne na portalu, też jeszcze bardziej będziemy stawiali na wideo. Oczywiście też nowoczesność, social media, czyli Facebook, Instagram, tam też na pewno nasi widzowie mogą znaleźć. To też dziękujemy za potwierdzenie tego, bo to aż się lepiej pracuje, Moniko, no ale faktycznie, jeżeli rozmawiamy o tym, co jutro, to ja chciałem jeszcze o ten newsroom zapytać i też o Twoją pracę codzienną, redakcyjną. Sporo wyzwań, bo to jest tak, że dzisiaj też byłaś w terenie, za nami kolejny czarny marsz. Tak, kobiet, jak Państwo widzieli w wiadomościach, ten czarny marsz przygotowywałam, szybko poszłam na montaż, wrzuciłam szkielet newsa, który za chwilę, za kilkanaście minut pojawi się w wiadomościach o godzinie 19, więc to było takie bieganie szybko, ale taka jest praca w newsroomie. Jest szybko. Ja dzisiaj od rana jestem w pracy. To, że szybko, ale tutaj rzetelnie. Tak, no to o to chodzi, żeby robimy jakieś rzeczy, gdzieś piszemy po drodze, wracając do redakcji, wydzwaniamy, jesteśmy cały czas w ruchu, no ale na tym polega nasza praca i to jest chyba w tej pracy jedna z najciekawszych rzeczy, że dzieje się tu, dzieje się teraz, że nie wiemy, co będzie jutro. Ja nie wiem, jak jutro będzie wyglądał mój codziennie dzień. Ja jutro jestem w twojej roli. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał, jak potoczy się rozmowa, co będzie się działo. To jest fascynujące. Za każdym razem, każdy dzień nas praca zaskakuje. Łukasz, może ty nam coś opowiesz o swoim roku w Echo? Tak tylko przepytujesz gości? Tak, chociaż to też trudna sztuka wbrew pozorom, bo rzeczywiście... Zdecydowanie. Rzeczywiście, to teraz zamienimy się rolami. Jeżeli mamy, proszę Państwa, trzy osoby w studio, to faktycznie ta rozmowa, bardzo ładnie te akcenty zawsze się rozkładają, ale tak jak... Czyli zdarza się taka rozmowa, kiedy jest jeden gość i nie za bardzo wygadany, tak? I no wtedy masz problem. Ucieka Łukasz od odpowiedzi. Ale to jest rola dobrego prezentera. Tutaj pokazał swoje mistrzostwo. A teraz mów prawdę. Tak, to jest ta chwila prawdy. Postawmy tu kropkę, to ja może powinien innej puenty użyć. To znaczy też warto wiedzieć, w jakim momencie na przykład nic nie powiedzieć, tak? I wtedy ja wiem, że wy mi pomożecie. Nasi goście też to oczywiście czują, ale powracając do waszego pytania, to znaczy jest tak, że ta publicystyka i odpowiedzialność za słowo, myślę, proszę Państwa, że to jest coś najważniejszego. To znaczy znamy takie przykłady nawet z naszej pracy, z tej kuchni redakcyjnej, że jakieś informacje są niesprawdzone. Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, podczas kampanii prezydenckiej bardzo często używał tego sformułowania, tak zwanego fake news. I to się rzeczywiście dzieje. Ja też kiedyś weryfikowałem informacje, przygotowując serwis informacyjny, i okazuje się, że nasze polskie media, to bardzo smutna wiadomość, te ogólnopolskie, nie lokalne, wykorzystują jako fakt informacje, które okazuje się komentarzem w mediach zagranicznych. Jakbyśmy rzucili tutaj nazwami największych gazet typu Daily Mirror, Washington Post. No i tam na dole jest taka rubryka na stronie internetowej, gdzie ktoś pisze komentarze. I okazuje się, że polscy dziennikarze nie weryfikują tego, tylko komentarz, nie artykuł podpisany imieniem i nazwiskiem dziennikarza, tylko komentarz u nas robią na zasadzie kopiuj, wklej i pokazują jako fakt medialny. I później polskie społeczeństwo tym żyje. To znaczy sami nagle wprowadzamy się w błąd. My tego nie chcemy robić. Robimy to wszystko w skali lokalnej, ale rzeczywiście informacja musi być sprawdzona. Bo kiedy pokazujemy ludzką tragedię, to tutaj już nie ma miejsca na żarty, na niedopowiedzenia i na coś takiego, co jest rzeczywiście dzisiaj określane fake news, czyli po prostu pokazaniem nieprawdy. Mamy ten komfort, że to telewizja, więc obraz mówi dużo za siebie. To bardzo cieszy, ale to tak naprawdę, proszę Państwa, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, no żeby iść do przodu. Iść do przodu w tym sensie, że polepszać Wrocław, miejsce, w którym żyjemy.
nie wysoka polityka, ale to, co chcemy zrobić już teraz w naszej jesiennej ramówce. Zapraszamy seniorów, a więc takie codzienne bolączki. Ja też będę seniorem, więc w naszym interesie też to będzie, żeby faktycznie to dojście do domu było ułatwione. I nadal będziesz na antenie, bo widzowie życzyli nam 100 lat i jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej. No tak. Żeby nigdy nie umarło. Niech to się spełni. Tak, żeby nigdy nie umarło. Więc pomimo tego, że mówimy to wszystko z lekkim uśmiechem, to naprawdę jest ten moment, że każde słowo ważymy i bez względu na dział, o którym dzisiaj rozmawiamy, bardzo pobieżnie zresztą, bo przecież ta praca trwa nieraz od zmierzchu do świtu, no to faktycznie najważniejsze jest, żeby komunikat był czytelny i prawdziwy, i sprawdzony. Cieszę się, że mamy takich rzetelnych dziennikarzy i widzowie na pewno też się cieszą. I to jest misja właśnie. I to jest misja. Miejmy nadzieję, że jakoś pokrótce, chociaż Państwu rzeczywiście przybliżyliśmy to, jak tą misję spełniać w tych warunkach lokalnych. Na zakończenie proszę powiedzcie, czego możemy faktycznie sobie życzyć? Lizaków. Balonów. Nie było lizaków od był, widzów? Były. Tak. Były lizaki. Balony to my z logotypem Echo 24 rozdajemy na różnych imprezach. Dzieci bardzo się cieszą. Na które też już niedługo będziemy zapraszali. Tak. Z okazji pierwszej wspominałeś o tym, że Wrocław ma szansę na to, żeby być takim siedzibą mistrzów w różnych dyscyplinach sportowych. Ja bym chciał, żeby wymieniano w rankingu na przykład telewizji wśród mistrzów również i naszą stację. Pacia Capuenta, a bałeś się, co powiedzieć na koniec? Ja po Januszu nie mogę nic powiedzieć. Jak Janusz zrobił taką piękną puentę, ja mogę tylko powiedzieć, żebyśmy mieli coraz lepsze programy, coraz więcej programów. Mówię to egoistycznie, bo chcę się rozwijać i chcę, żeby było coraz lepiej. Jest dobrze, ale zawsze może być jeszcze lepiej. No i 100 lat, żebyśmy nigdy nie umarli. Żebyśmy tak? nigdy nie umarli. Tak. I uśmiechu. No i oczywiście czekamy każdego dnia na informacje od Państwa. Kontakt @echo24.tv, bo to jest także 7 dni w tygodniu. Rzeczywiście możecie Państwo do nas pisać. Zawsze o tym przypominamy, żebyśmy byli właśnie blisko naszych telewidzów. Bardzo Wam dziękuję za tą wizytę w studio. Zbliżamy się powrótku do informacji, a zatem wracamy do pracy. Aby też rzeczywiście zmieniasz miejsce tak, i zostajesz w studiu. Przekazać Państwu to, co najważniejsze w naszym regionie. Janusz Kołodziej. Monika Suda, bardzo. Tomasz dziękuję Nykiel, dziękuję i moim Państwa gośćmi w dzisiejszej rozmowie Echo 24. Do zobaczenia. Monika Suder, witam i zapraszam na informacje Echo 24. Dla miłośników tych zwierząt, które właśnie uciekły. mam coś wokół? Tego się boję. Czyli mogę powiedzieć to ile razy tylko chcę, tak? Ale 3 chcę mieć. Ja zawsze muszę mieć 3. Niestety, pogoda lubi płatać figle. Żeby dwoje chciał, żeby par, by dwie partie chciały naraz, dobra. No importa nada más. Właśnie dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z zakładem... Ale za to... Nocy z niedzieli na poniedziałek, odkąd ten śnieg trochę tutaj we Wrocławiu popadał. Może być, że pierwsze, lepsze i... Poproszę włosy. Idzie wiosna, powoli, ale idzie. Gdzie po oczach? Wskażą jedną kreskę w centralnej Polsce. You are so beautiful. Lubię się kąpać z naszym braciszkiem. To nagrajmy trzecią. Drodzy Państwo, sekret to robić tak, żeby się nie narobić. I z tą myślą Państwa zostawiamy.